jego myśli, uczucia i zamiary. Witam serdecznie wszystkich widzów, subskrybentów na moim kanale Orakel Miłości Ueleli. Zobaczmy dzisiaj, co pokażą karty Lenormanda o jego myślach, uczuciach i zamiarach, albo o jej myślach, uczuciach i zamiarach, w zależności od płci, o kogo pytacie, osoba pytająca. Oczywiście dziękuję Wam za Waszą obecność, dziękuję Wam za to, że piszecie do mnie, dziękuję Wam za lajki. Proszę o nowe subskrypcje, jeśli to jesteś pierwszy raz na moim kanale, zasubskrybuj mój kanał. I zobaczcie, kochani, jaka karta mi już wypadła. Jak tylko dotknęłam kart, oczyściłam je, wypadła mi karta pierścionka, czyli czytanie miłosne, kochani. Czyli mamy tutaj, widzicie, kochani, temat związku, formalizacji związku, relacji, zaręczyn, ślubu. Tylko dotknęłam kart, od razu mi wyszło właśnie to. I zobaczmy, co do tego tematu. Pokażą karty. Jego, jej myśli. Oczywiście zapraszam na wróżby indywidualne. Piszcie mi na e-mail, jeśli chcecie mieć wróżbę indywidualną. Ja wyślę Wam warunki takiej wróżby i mogę Wam powróżyć z Waszej daty urodzenia, zdjęcia i konkretnych pytań. Także zapraszam. Zapraszam oczywiście do subskrypcji nowych słuchaczy. Subskrybujcie mój kanał. Dostaniecie wtedy powiadomienia o codziennych moich premierkach. Co Twoja osoba ukochana myśli? Co Twoja osoba ukochana myśli? Co Twoja osoba ukochana czuje? Co ta osoba czuje? Co Twoja osoba ukochana czuje? Co Twoja osoba ukochana zamierza? Co Twoja osoba ukochana zamierza? Co Twoja osoba ukochana zamierza? Dobrze, już mamy. To jesteś Ty, osoba pytająca. Czyli Ty wypatrujesz, bardzo atrakcyjna, seksualna, pociągająca, kobieca, piękna. Ty czekasz, wypatrujesz i jakby tutaj wyczekujesz wiadomości, nie wiem, odwiedzin, zaprosin. Zobaczmy, co wyjdzie dalej. Jego myśli to coś stabilnego, zbudowane na lojalności, wierności, przyjaźni, zaufaniu. Być może nawet bratnia dusza, spotkania. On myśli o spotkaniach z Tobą. Czyli stabilność, lojalność, wierność, przyjaźń, zaufanie i spotkania. O tym on myśli. Czyli tutaj chce na stopie przyjacielskiej zbudować z Tobą coś stabilnego i spotykać się, czyli kontynuować spotkania. O tych spotkaniach on myśli. O spotkaniach, jeśli chodzi o Waszą relację, związek. Co on czuje do Ciebie? On czuje, że chce otworzyć nową szansę, chce otworzyć nowy jakiś tutaj rozdział, nową próbę. Natomiast są jakieś tutaj komplikacje duże, ale on odwraca się już od tych komplikacji lub jeśli była to jakaś rywalka, konkurentka, trzecia osoba, jakaś inna kobieta, która się tutaj wpętała jakby w ten związek, waszą relację, waszą historię, to on się już tutaj odwraca od tej kobiety i wychodzi jakby tutaj już z tej relacji z tą kobietą. Odchodzi, wychodzi, tak? Patrzy w inną stronę. Więc tutaj chcę otworzyć również z Tobą jakieś inne perspektywy. Owszem, są jeszcze komplikacje, trudności, czy przez osobę trzecią właśnie, czy przez jakieś inne tutaj trudności, problemy, na przykład być może choroba, być może nauk, być może jakieś te komplikacje, problemy, nie wiem, czy rozwodowe, czy rozstanie właśnie z tą jego ex, tak, żoną czy przyjaciółką. Są jakieś, owszem, problemy, ale on już tutaj chce otworzyć coś nowego i wyjść tutaj z tego obrazu, jak widzicie, od tej osoby lub od tych komplikacji.
Czyli tutaj oczywiście, co on czuje, co ma w sercu, czyli jakieś komplikacje emocjonalne, komplikacje rzeczywiście tutaj w sercu, tak? Uczuciowo-emocjonalne. Co on zamierza? Tutaj on zamierza wyjść z izolacji z biegiem czasu lub jest najwyższy już teraz czas, żeby on wyszedł tutaj z tej izolacji, samotności, jakiejś, nie wiem, oziębłości, czy z jakiejś tutaj, z jakiegoś odosobnienia, tak, gdzie on sobie tutaj dużo rzeczy przemyślał, pomyślał, zaplanował i teraz z biegiem czasu będzie znowu z powrotem szukał szczęścia z Tobą. Czterolistna koliczyna mówi o szczęściu, ale również o tym, że to będzie szczęście krótkotrwałe, więc to szczęście, jeśli chcecie zatrzymać, to musicie tutaj racjonalnie mieć jakiś dobry plan, co zrobić, żeby jego zatrzymać, żeby on nie wrócił tylko na krótko, tylko żeby go zatrzymać na dłużej. No, to co on myśli, to na pewno stabilność oparta na przyjaźni, lojalności i spotkania z Tobą. To co on czuje, no to są jednak problemy, przeciążenia, komplikacje emocjonalne na razie u niego, spowodowane być może przez jakąś trzecią osobę lub jego ex-małżonkę, ex-partnerkę. Natomiast chce otworzyć tutaj nową perspektywę, jakąś z Tobą, nowe próby. No i to, co on zamierza, to na pewno wyjście z izolacji i bycie szczęśliwym z Tobą, czyli spróbowanie jeszcze raz szczęścia z Tobą i sformalizowania związku lub relacji lub bycia w związku z Tobą. Myśli na pewno tutaj, co tematem jest też przewodnim, właśnie o relacji, tak? Pierścionek mówi o połączeniu was. Właśnie pierścionek to jest taki metaforyczny pierścionek zaręczynowy, ale chodzi o partnerstwo, o relacje. Także taką mamy dzisiaj wróżbę. Zobaczmy jeszcze, jaka energia jest ważna dla tego związku, dla tej relacji, dla tej wróżby. Proszę o wskazówkę energetyczną. Proszę o wskazówkę energetyczną dla tego lustra. Proszę o wskazówkę energetyczną dla tego lustra. Proszę o wskazówkę energetyczną dla tego lustra. The Temple Path. Widzicie, kochani, no to bardzo, bardzo pasuje, ponieważ Temple Path mówi o tym, że trzeba tutaj pokonać parę trudności, parę problemów, parę zawiłości, parę komplikacji, by dojść do tego pięknego momentu, pięknego budynku, jakim jest tempel. Ale musicie pójść po schodach, musicie się wysilić. I tutaj właśnie jest to, że te komplikacje jakieś emocjonalne, tak, tutaj nie wiem, czy z ekspartnerami, czy z ekspartnerką, czy z jakąś osobą trzecią, trzeba pokonać, trzeba odejść od tych problemów, pokonać je, by dojść znowu do tego szczęścia. Ten tutaj tempel jest oczywiście symboliką szczęścia, zadowolenia, spełnienia i właśnie tutaj on pragnie tego szczęścia. Więc pokonacie swoje jakieś problemy, pokonacie trudności, zawiłości i dojdziecie tutaj do tego templa szczęścia, czyli do waszego osobistego szczęścia, czego wam oczywiście, kochani, życzę dzisiaj. Niech się spełnia. Niech się dzieje. I zapraszam Was oczywiście serdecznie na następne moje wróżby i filmiki. Do usłyszenia więc już wkrótce.